Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie w kolejnym znakomitym odcinku z Code Vein, już 11. No i naszym głównym celem, jak sami możecie tutaj zauważyć, jest znalezienie tej Eve'y i ona się znajduje w tym Frozen Souls, czyli tej zimowej krainie. Więc jak tylko uda mi się ją znaleźć, no to właśnie to będzie naszym obecnym celem. No i zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No niestety nie mam pojęcia, gdzie należy dokładnie iść, ale na przykład w tym kierunku, tutaj w tych jaskiniach mi nie było. Więc może na przykład tędy sprawdzę. Może tutaj będą jakieś wrota do sprawdzenia. O kurde, ale ogarnia mnie. Dobra, pierwszy przeciwnik dzisiaj, to zawsze tutaj tak to wygląda. Dopiero co wstałem, więc niestety. Tak to może być czasami, ale dobra, nieważne. Idziemy tutaj na niższe tereny. I mamy tutaj jakieś przejście w podziemia. W sumie to może być nawet odpowiednie miejsce. Tutaj są jacyś przeciwnicy mocni. Dobra, postaram się ich tutaj rozwalić. Nie wiem, czy to nie jest ten mocny, z którym miałem... Nie, to na pewno nie ten. Bywały tutaj znacznie cięższe... Bywali znacznie ciężsi przeciwnicy. Więc tak. Dobra, więc jeżeli chodzi o ten zaułek, a jeszcze tutaj jakieś ulepszenie mroźne, jeszcze coś mam. Wow, ile tutaj znajduję. Zawsze warto to wszystko sprawdzać, oczywiście. Żadnych tutaj przepaści już nie ma. No i być może trzeba będzie się tutaj udać. W sumie nie wiem, czy to było wcześniej odblokowane. No ale... Mam nadzieję, że właśnie tędy. No tak to wygląda, jakby właśnie tutaj była ta Eve'a przetrzymywana. Takie trochę mroczne tereny. Tak jak tamta sama bohaterka. Więc zobaczymy. Oczywiście mamy tutaj drabinę. No właśnie problem w tym, że ja właśnie tutaj wcześniej nie byłem, nie? Zostawiłem sobie ten jeden korytarz, więc ciężko mi tutaj powiedzieć, czy to już było wcześniej odblokowane, czy nie. No ale może. Jak na razie tutaj schodzimy w jakieś podziemia i w sumie tyle. Kurde, strasznie mi ta gra zacina, nie wiem czemu, come on. Od wczoraj mam jakieś straszliwe problemy. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt często. A w niektórych lokacjach po prostu mi tak zacina, no, sami widzicie, nie, co się tutaj odwala. Może jakieś tutaj ładowanie mapy, czy coś w tym stylu. No, to tylko tak chwilami. Więc trzeba będzie, trzeba uważać na takie rzeczy. Może chcecie sobie kupić tą gierkę, to jest taka jedna mała wada. Ale w sumie ta gra ma przeważnie same zalety. Pewnie pod koniec serii zrobię jakieś takie podsumowanie. Tak bym powiedział. Recenzję może, raczej tak powinienem to opisać. Mam pewien pomysł na dobry filmik, taki zakończeniowy. No ale no to jak skończymy. No to wyglądają jak wrota, które dopiero co się... No właśnie, is Eve up here. Czyli, że pewnie Eve już tutaj jest. Całkiem możliwe. Pewnie jakaś właśnie walka będzie z bossem, tak bym stawiał. Jeżeli save'a tutaj znajdziemy, to już w szczególności. No jak na razie tutaj te korytarze strasznie głębokie, dalekie. To zazwyczaj wróży przejście do nowego świata. Więc może nie będzie aż tak prosto, że od razu będzie walka z bossem, tylko no trzeba będzie jeszcze tutaj trochę pochodzić po tym wszystkim. I co my tutaj mamy? Znowu na powierzchni chyba. Ten świat wygląda trochę inaczej, sam nie wiem. Taki bardziej czerwony? Ale mi zacina znowu, co jest? Jakiś tutaj bohater? Myślę, że to przeciwnik. A, to jest ten. There used to be just ruins here, but now they've been turned into a desert. Że co, to jest pustynia nagle? Przecież przed chwilą byliśmy na śnieżnej górze, że come on. Jak to się stało? The wind scattered salt from a dried up lake over the land nearby, making it barren. Now it's the same kind of desolate place as the one where Eve was born. She and I promised each other that if one of us fell to the thirst, the other would have the last of their humanity.
Eva is waiting for me. Just over there. I'm talking too much. Anyway, I'm going on ahead. This is between me and Eva. Czyli co, mamy się nie wtrącać niby? No chyba nie. Chyba trzeba będzie jednak tutaj ją uratować i pomóc temu Jackowi. Dobra, więc oczywiście save na sam początek. Jak się ta kraina nazywa? Mogę się tutaj teleportować, przy okazji sobie odpocznę tutaj trochę. No to jest ta ostatnia kraina, tak? Crown of Sand. Czyli 20%. Jak to jest, to znaczy, że będzie 5 save'ów chyba, nie? Tak bym stawiał, no 5 razy 20 to 100%, znaczy tak przypuszczam, nie? Tak zazwyczaj to się pokrywa, więc chyba dobrze tutaj... To jest jakiś przedmiot tutaj na wprost? A, tam wyżej. Jak na razie jest tak trochę pusto, a nie, tam są jacyś przeciwnicy. O! Kurde, ja już tutaj dashowałem. Jakie robactwo dziwne. Mocne są całkiem, muszę przyznać. Jeszcze z tego młota tutaj przeżył tyle hitów. Tego się można było spodziewać w sumie. No witam pana. Kurde, ale cały czas mi zacina, to jest trochę głupie, nie? Mam nadzieję, że nie będzie cię tutaj jakoś co oglądało. Dobra, wbijamy. No zazwyczaj mam tutaj nawet po 200 FPS-ów, nie? Więc to nie jest przez to, że komputer tutaj nie ogarnia, tylko... Sam nie wiem, jakoś coś się wczytuje dziwnie, nie wiem. Coś w tym stylu. Dobra, więc... A, złą rzecz tutaj użyłem, chcę się uleczyć typowo. Dobra, i zobaczmy w tym zaułku. Co my tutaj mamy? A to jakieś... głębokie piaski. O, jeszcze tutaj jakaś pułapka. I o, chyba go porobiłaś, muszę przyznać. Dobra, już jest po nim. A ta moja broń jest straszna? Dobra, ale od teraz to ja muszę każdy tutaj zakamarek sprawdzać, nie? Żeby wszystkie te elementy tej pamięci mieć. Bo tym razem tą Iwę będę mógł się uratować. Jeżeli wszystko odnajdę, to ją uratuję, a jeżeli nie, no to... bohaterka absolutnie przepadnie. Więc możecie spodziewać się, że będę tutaj w 100% wszystko przychodził. Mam nadzieję, że nie będzie to jakieś nużące. Mam nadzieję, że będzie się dało to wszystko oglądać. No tutaj oczywiście będzie zamknięte, nie? O. Gdzie mnie tutaj jeszcze nie było? Czy w tą stronę da się jeszcze to jakoś iść? Tam już byłem, jeszcze tutaj mamy coś. Stawiałbym, że też jakaś poboczna miejscówka. O, ten jest kurde, oni są mocni, muszę przyznać. Jeszcze jakich dużo jest. Co się stało w ogóle tutaj? Ale mnie tutaj porobili, nie? Ja pamiętam tego kolesia, tego klauna z samego początku gry. On zawsze był super mocny. Nawet teraz mnie ciśnie. Ma takie dipsy, nie? Potrafi nawet tutaj praktycznie na hita tutaj porobić. No właśnie, po raz kolejny te piaski. Wow! Co to ma być? Ale jumpscary, ta gra jest straszna. No, dashowanie jest tutaj bardzo przydatne. O, i chyba tutaj zbierzemy ten element wspomnienia. Właśnie w tą stronę tutaj się szło. No właśnie. Harmonia Vestige. Czyli część wspomnień, oczywiście. Trzeba będzie to wszystko znaleźć. Właśnie tak przypuszczam, że to są wspomnienia tej bohaterki, no i... że ją tutaj możemy uratować tym. Dobra, no i mamy jeszcze tutaj jeden korytarz. Po raz kolejny do góry. Zapewne tak. Tu rozwalimy coś? Nie, nic tu nie ma. A słyszę jakichś przeciwników, tu jest jakiś mocarz. Wow, jeszcze pluje jakimś kurde kwasem czy czym?
Dobra, to by było na tyle. Ukryci przeciwnicy, no dobra. Może właśnie jakoś w piasku, a tam na środku jest jakiś item. Więc pewnie jak tam zejdziemy do środka, to będzie kłopot. Więc najpierw porobię właśnie tych pobocznych. A może ona o tym mówiła, że ten jest taki ukryty. Dobra, come on. Chyba jesteś robiony, koleś, piękna sprawa. No tutaj wolę jeszcze nie spadać w sumie. No to jest jakiś item niby, ale no kurde. Jeszcze tyle jest możliwości do zrobienia. A tu jest jeszcze koleś. Dobra, chyba już go do końca zrobimy. Kurde no! Panie, jak chcecie tutaj zabić? Dobra, nice. Jeszcze tutaj mam jakiś przedmiot. A gdybym tak rozwalił sobie jakąś ścianę? No chyba nie, a już myślałem, bo taka dziurawa była. Z takiego młota dałoby radę jeszcze ognistego. No tutaj czuję, że będzie jakaś walka niebezpieczna. Pewnie jakaś pułapka. Dobra. Tak jest. A tych to ja się raczej tutaj nie boję, chyba że będzie ich strasznie dużo. Kurde. Dobra, ładnie ich robimy. To jest tyle? Nawet nie zdążyłem zauważyć, co ja tutaj zdobyłem w sumie. Dobra, więc to jest chyba tyle. Więcej korytarzy już tutaj nie ma, więc trzeba będzie tam na wprost pójść i spaść. No jeszcze jeden, kurde. Ty nasza tutaj w ogóle strzała go robi. Dobra, więc uleczymy się tym sposobem. Jeszcze 4 leczenia mamy. Idzie całkiem okej. Dobra, więc zobaczmy, co jest tutaj. Charge booster. Jakiś taki upgrade na krótką chwilę. O, no i save, dobra. Przyzwoicie to wszystko wychodzi, może... Nie będzie żadnej śmierci w tym odcinku. No, w sumie nie ma tutaj żadnych przepaści, więc chyba damy radę. No, w poprzednich odcinkach to jednak co chwilę były jakieś przepaście. Praktycznie tylko to mnie tutaj robi. A tak to nie zginę ani razu, chyba że na bosie. Może ta Iwa będzie jakaś bardzo mocna. Harmonia Home. Wow! Co to było? Oh my god, no to sobie wymyślili, nie? Co ja mam tutaj zrobić? Jakie głupie! No nie! Co to jest w ogóle? Nie, takiego utrudnienia się nie spodziewałem, nie? I co ja mam teraz zrobić? Dobra, postaram się jakoś, nie wiem, może szybko przebiec coś w tym stylu? Da radę się tutaj w ogóle schować? A, patrzcie na to, czyli jednak mogę się tutaj schować w tych kątach, okej. No nie, a i tak będę obrywał, kurde, ale to jest głupie. Jeszcze jacyś przeciwnicy. Come on, koleś, ile ty masz życia? Dobra. Dobra, jak najszybciej trzeba tutaj się schować, kurde, ale beznadzieja. Tutaj tyle życia będę tutaj marnował przez to. Ale to... W ogóle co oni twórcy wymyślali tutaj? No come on, no. To jest bez sensu. Jeszcze ona potrafi daszować, to jest najlepsze, nie? Dobra. Kurde, jak najszybciej, no nie! Nie wiem, gdzie mam iść. Tutaj będę tysiące życia marnował, naprawdę. Wow, no i oczywiście, a sobie koleś tutaj, który ten co zbije za milion jeszcze, nie? Ja nie wierzę, a to jest beznadzieja. Jeszcze nie miałem jak się obronić. Znaczy broniłem się, ale i tak mi walił tutaj. Chamska miejscówka, dajcie mi spokój. O mój Boże. Już tutaj tyle leczeń zmarnuję na to. O! Ten koleś się wkurzył już. Znudziło ci się rzucanie kulami śnieżnymi? Raczej piaskowymi? To bez sensu jest, jak ty je lepisz? Dobra, nareszcie, kurde, ale pajac. Dobra, aż będę musiał... A nie, w sumie tylko jedno leczenie zmarnowałem. Więc nie ma tragedii. Zeskoczę sobie? A, zeskoczę. No,
A ten co? Co to jest za wróg? Kurde, jakieś czary tutaj ma dziwne. Ja nie mogę, co on bije! Oni są dziwni ci, kurde. Podobni do ludzi, co się dopiero zamieniają w tych potworów, nie? Ale jednak są tutaj dosyć szaleni. Dobra, więc no, 4 leczenia. Ale dobra, jeżeli chodzi o tą miejscówkę, to by było na tyle. Już tutaj więcej nie znajdę. Dobra, mam nadzieję, że jeżeli już tutaj tego kolesia zabiłem, to następnym razem go nie będzie. Co, ta coś znalazła? Czy ona na coś patrzyła? Nie wiem. Wow. O, bardzo ładnie to wygląda. Muszę przyznać. A gdzie jest ta śnieżna góra, na której byliśmy jeszcze paręnaście minut temu? O, jakaś pułapka. Witam, kolesia. A nie, jeszcze jest ten kurde pajac, nie? Ten clown, którego nikt nie lubi. A dobra, tym razem daliśmy radę. Nice. Uff. Dobra robota. Tak, jeszcze ci strzelający. Dosyć nieprzyjemnie. A, myślałem, że to są te ruchome piaski dalej. A może warto jeszcze właśnie tędy sobie pójść? No tylko tutaj te ruchome piaski będą nam przeszkadzały. Dobra, koleś, daj spokój. Coraz mocniejsi są tutaj, tak widzę, nie? A w tą stronę, jeżeli sobie przejdę... Czy ja tutaj jakiś skrót odblokuję? Chyba nie. Dobra, więc na szybkości sobie to sprawdzę. A tam niżej dało się w ogóle chodzić? Nie, chyba wątpię. Znaczy tam dwa piętra niżej pewnie dało się, ale tutaj akurat... Trochę tam jest za pusto chyba, więc raczej nie. Tak wielu ludzi tu mieszkało. Wiele tutaj nie odblokowałem, muszę przyznać. Na co mi to było? Może coś zgubiłem? Kurde, come on. Nie radę tutaj wejść? Wow, okej. Czyli to też dało się rozwalić. Właśnie się tak dziwiłem, kurde. Totalnie uliczka bez sensu. No i odblokowałem windę jakąś. No dobra, w takim razie... Dobra, Io, chodź tutaj do środka, bo ci bohaterowie zazwyczaj tutaj nie wchodzą i później się teleportują. I to wygląda bardzo dziwnie. A, czyli schodzimy to pod ziemi? Czy to jest odpowiednia droga? Nie mam pojęcia. A chyba jest. Climb down. Ta, odblokuję sobie tutaj przejście i będę miał save'a, okej, czy jednak dobrze. Piękna sprawa, czyli chyba wszystko robię w 100%, albo i nie. Albo jest jeszcze jedna tutaj ścieżka, którą powinien odblokować. Dobra, titanium. Okej, czyli może pamiętacie, byłem tutaj na samym początku. I właśnie jeszcze tutaj mam jedną drogę do sprawdzenia. Dobra, to są łatwi przeciwnicy, oni byli na samym początku gry, więc nie ma co spinać. No, jeszcze coś wyrzucił z siebie. O nie, to jest ten wybuchowy. Ucieczka, Io! Ty z nim nie walczysz! Jak on się na mnie wkurzył, nie? Kurde, na mnie się tutaj sfokusował i zginął przez to. Wow, skąd oni się biorą nawet? Nawet nie wiem, nie? Jeszcze jakiś przedmiot? A, czyli to jest taka miejscówka poboczna, w którą najpierw trzeba było pójść. No i tutaj jakiś mocniejszy, dlatego sobie tutaj odpalę parę skilli. No, od razu wjeżdżamy full combo i tyle, nice. Proszę bardzo, jak wychodzi. A więc tyle. O, koleś się tutaj, co? Daj spokój, panie. Wow, on ma takie dasze naprawdę. Nie wiedziałem. Czyli jeżeli jest się na dalekich odległościach od niego, to potrafi jeszcze tak zdaszować. No, warto zapamiętać. Zazwyczaj właśnie walczyłem tutaj oczywiście na krótkie odległości, no i tak to wychodziło. No jeszcze tutaj parę rzeczy do sprawdzenia z tej strony. Co my tutaj mamy? A, to jest pułapka oczywiście, koleś. Witam serdecznie.
A tu jeszcze jest jakiś potężny. Ej, skąd ja obrywam? Kurde! Koleś tutaj pluje piaskiem, nie? Harmonia Chrome, okej. Okay. Właśnie tutaj jakiś potężny przeciwnik, muszę przyznać. Kurde, armię... Dobra, on jest mocny. Pora się tutaj uleczyć nawet dwa razy, bym powiedział. Kurde, ale wróg. Muszę tutaj w jakąś furię wchodzi. No i bywa dosyć ciężko. No patrzcie, ja tutaj biję mu jakieś tysiące. No sobie nic tutaj nie robi. I dalej tą furię tylko odpala. Dobra, wjeżdżamy mu combo, come on. O, jakieś tornado zaczął odpalać. Dobra, leczenie. Kurde, jak ja mam z nim walczyć? To się musi mu skończyć chyba, nie wiem. No co ja mam to zrobić jeszcze? Czy to jakaś tarcza była, słona? Kurde. Dobra, come on, nice. No i titanium dostałem dzięki temu. O, jeszcze wspomnienie, więc... Dobra robota! Trzeba oczywiście wszystkie tutaj wspomnienia znajdować. Tak, oczywiście. No więc jeżeli chodzi o te miejscówki z pierwszego piętra, no to to było na tyle. Już nie przypominam sobie żadnych dodatkowych korytarzy. Więc pójdziemy sobie zasejwować, no i pójdziemy na górę. A, czyli tutaj będzie można jeszcze odblokować jakiegoś, znaczy save'a, nie save'a, tylko skrót. No ale to trochę później. Na razie trzeba będzie tutaj po tej drabinie wejść, no i tutaj mieliśmy jakichś hardkorowych przeciwników, z tego co pamiętam. No, proszę bardzo. Z takim jeszcze nie walczyłem chyba. Dobra, najpierw trzeba tych się tutaj pozbyć. Dobra, i postaram z tym się tutaj zawalczyć. Kurde, jakieś tutaj ataki, że nawet plecami mnie potrafi tutaj zaatakować. Dobra, wjeżdżamy mu combo. Nie zdąży więcej zrobić. Tak jest. No, to nie był jakiś mocny przeciwnik. A przynajmniej nie zdążył niczego tutaj pokazać, więc wspaniale. Dobra, i co my mamy tutaj? No, mamy jakiś darmowy item. No, chyba nie. Co, koleś mnie zjadł, czy co? Tak to wyglądało. Nigdy nie ma darmowych itemów. Jeżeli widzicie taki item w zaułku, to znaczy, że ktoś się już tutaj skradł na was. Tak to się prezentuje w tym tytule. No, a chyba tych koleś można tutaj zauważyć. Wydaje mi... No, oni są tutaj. Widzicie te kolce małe? To tu jest na przykład przeciwnik. On mi tutaj trochę zadaje. Może da radę jakoś tutaj zdaszować? Tak jest, dobra. No i tak tam jakieś 20 damage'a robi i w sumie tyle. Więc nic strasznego. A tutaj mogę rozwalić. Tak, jakiegoś golda znalazłem. No i co? Powiedzmy, że tutaj sobie tak sprawdzę na szybkości. Jeszcze kogoś słyszałem. No nie! Myślałem, że zdążę mu dwa hity wyjechać. Proszę w takim razie... A, nie z tego korzystam. Pierwsze leczenie jak na razie, więc... Idzie okej. Antyczny jakiś... płyta wiolinowa, chyba tak to bym powiedział. Jakiś skrót tutaj mamy poza tym. Dobra, więc zobaczmy sobie. A, to jest ten wybuchający. No nie! No to było ryzykowne. Kurde, jeszcze ktoś przeżył wybuch z jakiegoś dynamitu? Co za szaleniec. Oj, mamy wspomnienie. A nie, to jest mapa, okej. Dobra, było warto w takim razie. No i idziemy na nowe tereny. Teraz przynajmniej wiadomo, jak tutaj mapa wygląda. Dobra, ten koleś już nie wstaje. O, to jest pułapka pewnie. Albo i nie, wow, to nie jest pułapka. Itemy za darmo mi tutaj rozdają. Pierwszy raz.
O, tego akurat nie zauważyłem, kurde. Trzeba się jednak tutaj patrzeć pod nogi. No nie! Ma strasznie daleki zasięg, muszę mu to przyznać. Dobra, jeszcze jeden hit, come on! Nice. A trzeba będzie kolejne leczenie użyć. No dobra. Nie ma tragedii, tu jest koleś. Tak jest. A wszystkich sobie załatwimy. No w tym kierunku już tutaj byłem, nie? Stąd przechodziłem raczej. Więc jedyna słuszna droga to właśnie otędy. Może sobie odblokuję tą drabinę. A nie, ona jest tam trochę dalej, ale w każdym razie tutaj też warto sprawdzić. A ten wybuchający to będzie dosyć ciężkie. No, daliśmy radę. Już chciałem daszować do tyłu, bo widziałem, że chcę sobie tutaj rzucić pod nogi. Queen Titanium. Okej. Dobra, dobra robota. No i już jesteśmy niedaleko tutaj... tej drabinki bardzo przydatnej. Kurde, jednak mnie tutaj chyba raniły nieco. No to jest bardzo słaby przeciwnik akurat, nie? Łatwo go tutaj porobić. Hmmy. Czy ja mam już do tego iść? Nie, na razie nie. Jako pierwsze odblokuję sobie tą drabinkę. Gdybym coś tutaj totalnie sknocił, gdyby się okazało, że tutaj takich 50 wyskoczy. Myślę, że warto sobie to odblokować. Dobra. Ktoś sobie tutaj podwinął, nie wiem czemu. Dobra, no i tutaj mamy właśnie to wspomnienie, więc od razu... Czemu nie mogę tutaj... A, nie mogę skilli używać w tym miejscu, nie? Się okazuje. Takie głupie utrudnienie. No dobra. I tak damy radę. I tylko walka w tym piasku jest dosyć skomplikowana, co on tutaj próbuje. Kurde, ale furię włączył. Dobra, chyba już dam radę do końca. Nice. Queen Titanium, no i te wspomnienia, co najważniejsze. No, się tutaj chcę wszystkie zdobyć. Dobra, więc jeszcze jedno leczenie, nawet nie ma się co już cofać, come on. Jeszcze tak daleko tutaj zaszliśmy, mam jeszcze 4 leczenia, więc... Czemu ja w ogóle skilli nie mogę użyć? Co jest nie tak? Może jest w głównej bohaterce za gorąco, nie wiem, coś w tym stylu. Nie mam pojęcia, to dziwne. Będę musiał to ogarnąć przy następnym save'ie, powiedzmy. Może niedługo to odblokuję. No, bardzo ładnie to wszystko wygląda, oczywiście, ten cały świat. Chociaż to nie ma tak trochę sensu, bo to niedaleko właśnie była ta zimowa kraina, nagle się okazuje, że pustynia. Ale pomijając ten fakt, to jednak bardzo ciekawe światy, takie urozmaicone. Więc pod tym względem bardzo fajne. Gdzie my tutaj idziemy? Jakieś kurde piaskowe jaskinie. To ciekawe. O, to jest chyba mapa? Tak jest, no mamy przed sobą jeszcze jeden wielki korytarz. Wow, co to jest? Co ma być? No cały czas będę tutaj na wprost szedł? Zaraz się okaże, może jakieś schody tutaj odblokuję? Co, o co tutaj chodzi? Wow! Czyli to jest już walka z bossem? Okej. Czy ja powinienem tutaj save'ować już, czy co? W takim razie chyba powinienem się cofnąć, bym powiedział. Czy tutaj będzie tylko jeden save? Zaraz, dobra, w takim razie sobie cofniemy. Sprawdzę sobie parę rzeczy, no i pójdziemy na walkę z bossem. Chcę to za pierwszym razem wygrać. Mam 4 leczenia, więc no... Trochę słabo. Dobra, więc jesteśmy z powrotem. Udało mi się tutaj wrócić, cofnąć, ulepszyć pod paroma względami. I mamy piękną muzykę. Wow, jak to brzmi.
W ogóle nie wspominałem o tym wcześniej, ale ta gra ma po prostu przepiękny soundtrack. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. No na przykład ta piosenka, znaczy piosenka, melodia oraz kilka innych, na przykład z różnych potyczek. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Więc teraz mamy walkę z kolejnym bossem, z tą Ewą. Chyba. Dokładnie tutaj stąd nie widać, więc spodziewałbym się jednego z cięższych bossów. Widać, że tam będzie można dalej jeszcze przejść. Dobra, więc nie przedłużając, ciśniemy. Czy uda się za pierwszym razem? No nie wiem. Ostatnio wychodzi mi to całkiem nieźle, muszę przyznać, że albo za pierwszym, albo za drugim razem to wygrywam. Ona jest tutaj chowana przez kogoś. Tam jest wyższy koleś. Don't try to stop me. No to chyba z tą sobie zawalczymy jednak. Dobra, a więc kolejny boss do pokonania. Chyba nie opłaca się tutaj używać skilli na sam początek, tylko... No bo w sumie on jest tutaj dosyć pasywny. Okej. Okay. No, trzeba tutaj poznać wszystkie skille. Dobra, teraz mam tutaj... Co? On się tutaj jakoś obronił, czy co? No, próbujemy tutaj czasami złapać jakoś. Dobra, to by było na tyle. Cofniemy się. No takie ręce, kurde, wyłażą. No a to dużo nie zadaje, w sumie można cały czas cisnąć. O, dostaję. Dobra, pora się cofnąć, w sumie się uleczymy. O, jakieś tornado tutaj, no dobra. Jak na razie nie zaprezentowała niczego specjalnego. Tylko te ręce, kurde, i w sumie tyle. Dobra, jeszcze tutaj ze dwa hity sprzedam i cofamy. Nie ma tragedii. Dobra, odpalimy sobie może wszystkie skille poza tym. O, coś się teraz dzieje. Wow! Dobra, nie wiem, o co chodzi w tym ciosie. Co się stało w ogóle? Dobra, wjeżdżamy jej. O, okej, okej, dobra. Spokojnie, spokojnie pani. Ja nie mogę, cały czas na mnie tutaj fokus leci, nie? Dobra, pora się uleczyć nawet dwa razy. Kurde, ale tutaj ataki czasem nie odwala. No. Nope, nie ma tak łatwo, ale połowę już jej zrobiliśmy, więc... Dobra, wjeżdżamy jej jeszcze więcej. Piękna sprawa, jeszcze sobie skilla odpalę. O, co to było? Nasza odleciała totalnie. Po raz kolejny te ręce będą. Zaraz ją porobimy w sumie, jeżeli tutaj nie sknocę. O kurde, znowu te pioruny czy coś? No tutaj może być atak za 5 milionów, nie? Ja tak się boję, nie? Sam w sumie nie wiem, bo już taki jeden atak dostałem. Zaraz ją porobimy. O kurde, teraz atak solidny, muszę przyznać. Uleczmy się.
No i dwa razy. No już powinna zostać porobiona. Chyba, że będzie druga faza jeszcze. No chyba tyle. Okej. To nie był jakiś specjalnie ciężki, bo sam nie wiem, jakoś łatwo mi tutaj wychodzi z tym wszystkim. Muszę sobie to przyznać. Czym ja z pierwszymi bossami walczyłem, to przegrywałem po naprawdę kilkanaście, kilkadziesiąt razy. A teraz ze wszystkimi za pierwszym razem, jakbym jakiegoś OP builda znalazł. Sam nie wiem. So, it's over. No, this isn't the end. Come on. Let's go see her again. What do you say? That's not possible. No dobra, więc teraz po pierwsze poznamy historię właśnie tej Ivy, jakie ona tam ma wspomnienia, to jest jedna rzecz i może ją uratujemy, ale nie do końca jestem przekonany. Mam taką nadzieję, bo wszystkie te wspomnienia udało mi się chyba skolekcjonować na tej mapie. Nie mogła nawet mówić. Czy ten Jack się okazuje całkiem spoko? Kurde, znowu jakiś soundtrack w tle leci dobry. Czy jakąś, nie wiem, piosenkarką była, śpiewaczką? Że na początku nie miała niby głosu, ale później odzyskała dzięki Jackowi, odzyskała swoje człowieczeństwo, no i mogła śpiewać, nie wiem. A tutaj co się dzieje? Chciała zaśpiewać po raz ostatni. No i teraz będzie spotkanie. Come on! Jack kontra Eva. Kto wygra? I've put you through far too much. No, you haven't. When I first met you, I had absolutely nothing. You gave me the light of hope. And my voice. Please, don't be sad, Jack.
From the moment I took on my role, I knew this would eventually be my fate. But I was still happy. Because I was with you. Yeah. Czyli wiedziała, że będzie jej taki los, że przepadnie? Ale nie do końca tak będzie może. Może jeszcze da radę ją uratować, zobaczymy. Your mission is an important one. So go on and burn bright while the candle of life still burns. Eva, will you sing for me again? One last time. Coś słyszę, że śpiewa. A super cicho. Tak, tylko się zamieni teraz w skałę. Ale może ją uratujemy. No cóż. Dosyć przykra chwila. A to już każdy bohater miał taką osobę swoją, nie? Ten Jack miał tą Eve, później była jeszcze ta Mia, miała Nicole, była też Emily i jeszcze tam ta Aurora, czyli wszyscy bohaterowie czterej poboczni już mieli tego bohatera. A dobra, czy... Nie da rady jej uratować. Dlaczego? Czyż ja coś sknociłem? Dlaczego ja tutaj nie mogę tego zrobić? Ech, nie mam pojęcia, od czego to zależy, nie? Ja już myślałem, że mam pojęcie, że to należy wszystkie te wspomnienia z całej mapy zebrać, ale to nic nie dało. Ja w 100% z pewnością wszystkie zaułki sprawdziłem. No nie, beznadzieja. No nie udało się Eve uratować. No spoko była. Nie wiem. Jeżeli macie jakiś pomysł, piszcie w komentarzach. Co ja mogłem tutaj zawalić, że aż dwóch bohaterów już tutaj totalnie zwaliłem. Nie ma już Eve, nie ma Nicole, brata tej Mii. Jeżeli w ogóle ogarniacie te wszystkie postacie, bo ja akurat tutaj gram i w miarę ogarniam, ale nie wiem, czy wszyscy oglądają tak w 100%, żeby tutaj kojarzyć. W każdym razie trochę smutno. Myślę, nie mam pojęcia, jeżeli macie pomysł, piszcie mi w komentarze, dlaczego ona tutaj nie została ratowana. Wszystkie wspomnienia już miałem. No i znowu, kurde, no pogrzeb po prostu, no dajcie spokój, no. Będę miał dzisiaj zły humor przez to. Right. I'm gonna go after Mito. Wait. How do you even know where he is? He's performed countless experiments on the relics, and now he's stolen the ones inside Eva. I think I know what his plan is. Reviving the Queen. Whoa! In order to do that, wszyscy się spinają przez to. So,
Silva's a successor. That's not the only problem. The Red Mist, the jail of the mists that covers the world and deepens Revenant's bloodthirst. The one who created it is none other than Silva. What? Why would Silva do that? Soldiers were needed to fight the Queen when she frenzied. Since humanity had already suffered significant losses, Revenants were created to swell the ranks. In the end, we succeeded in stopping the Queen. But there are still a lot of humans living in the world outside. Without the Red Mist, both starving Revenants and the Lost would be able to roam freely. It was created to prevent further tragedy. Though, I have to admit, if every Revenant was like you, it wouldn't have been as much of a concern. We'll take the path to the fortress. With speed and a little luck, we might catch it. A, czyli tam jest jego forteca jakaś, okej. Okay. No to już wiadomo, co będzie was w kolejnym odcinku w takim razie. A, i tutaj będzie teleportacja jeszcze do tego świata, czy co? Oh, and don't forget. Those who carry a relic are always at risk of frenzy. Don't let your guard down. Not even for a moment. A, czyli my też się możemy w potwora zamienić, tak? Jeszcze nam się to nie zdarzyło. You have sharp eyes, kid. A to był plot twist, gdyby tutaj przyjaciele się w potworu zamieniali, nie? By trzeba było z nimi walczyć. I wtedy już solo na nich. Heh, to by było całkiem interesujące. Dobra, czy jeszcze dostałem jakąś tutaj Queen, nowy typ postaci? A, czyli, że jeżeli tutaj dużo będziemy dodawali sobie dodatków, to jest właśnie taka postać na dodatki, tak? Okej, coś w tym stylu. No i tak, zostanę sobie przy tym Prometeusie, czyli przy dodawaniu tych wszystkich buffów. Bardzo mi się to podoba i na razie wychodzi po prostu bezbłędnie, że dodaję sobie 1, 2, 3 wszystkie skille i po prostu biję za milion. Dobra, więc zobaczmy, gdzie się tutaj teleportuje. Dobra, tak, chcę się teleportować. Zobaczymy, pewnie do tej fortecy na wzgórzu. I czyżbyśmy się zbliżali do końca gry? Coś jeszcze tutaj może zdarzyć. Już tutaj, w sumie widziałem listę bossów na internecie. I z tego, co widziałem, zostało mi tak jeszcze 5, 6 bossów, coś w tym stylu. Więc większość gry już wygrałem, tak bym powiedział, prawie 2/3. No więc tak, całkiem sporo tutaj już zrobiliśmy. Czy tutaj mam jakiegoś save'a, czy co? Jak to się tutaj prezentuje? Tak, mamy save'a, okej. Dobra, więc w przyszłym odcinku możecie spodziewać się chodzenia po przepięknej, mrocznej fortecy, którą nie wiem, jak oni tutaj zbudowali. Come on! A to strasznie wygląda. Dobra, możemy sobie jeszcze dodać jakiś poziom, powiedzmy, na sam koniec. Proszę bardzo. 95. Niedługo już 100 wbije. Okej. Dobra, a więc tak. Jeżeli seria wam się podoba, zostawiajcie lajki, suby, dzwonki. Możecie spodziewać się kolejnych codziennie wychodzących odcinków. I w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.